ponieważ rzeczywiście mamy mało czasu, temat jest obszerny, to pozwolę sobie skrócić wszystko do uporządkowania najważniejszych spraw. Pewne rzeczy my faktycznie wiemy, tylko mamy po prostu nieuporządkowane. Wiemy, że dla życia religijnego nie jest nam potrzebne żadne wychowanie ludzkie, żadne nabywanie wiedzy, bo autorem naszego życia religijnego jest Pan Bóg, nie my. I też wiemy, że największym zagrożeniem zresztą tego życia religijnego są nasze propozycje. Bardzo nam trudno przyjąć propozycje Boga, bo my do swojej się przywiązujemy. Wychowanie tylko w ramach polega na tym, jak wychowawca religijny mówi, nie bierz swojej propozycji, bo już o tym jest, co powiedziałem przed chwilą. Weź moją. I to już jest dramat. To Pan Bóg kształtuje w nas życie religijne. Jest autorem tego życia religijnego. Z Jego inicjatywy wszystko się dzieje. On stwarza w nas, czego znakiem jest Chrzest Święty, możliwość odnoszenia się do Niego miłością, wiarą i nadzieją. I daje nam jeszcze dary Ducha Świętego, żebyśmy umieli to zrobić. Ostatnio bardzo modne są w literaturze religijnej takie artykuły, módlmy się o dary Ducha Świętego. Tak mi dawna studentka powiedziała też. Ja mówię, proszę Pani, o czym Pani w ogóle mówi? Że dary Ducha Świętego Pani otrzymała. Tylko my się musimy nauczyć korzystać z tych darów Ducha Świętego, bo my na ogół nimi gardzimy. My mówimy, że sami wszystko załatwimy. My, Pan Bóg jest w nas obecny i nami kieruje jako skutek relacji osobowych. I pierwszy akcent. My właściwie w ogóle zaniedbaliśmy sprawę relacji osobowych. My uczymy, jak zachwycać się Panem Bogiem. I słusznie, bo trzeba się Panem o tym zachwycać. Tylko jakie relacje osobowe i jak mają być budowane, nas z Nim wiążą, to już ten temat jest zaniedbany. Bo mówi się o zbawieniu. A zbawienie to jest przecież utrwalenie tych relacji osobowych na zawsze. I to Chrystus je utrwala, nie my, ale utrwala jest i oczywiście na miarę naszych uczynków. Tak mówi objawienie. Więc nie nasze uczynki nas zbawiają, ale na miarę tych uczynków Chrystus nas zbawia, więc w związku z tym jest wszystko jedno, jak my się zachowujemy, co my umiemy. Czy my dbamy o te relacje osobowe, czy nie? Proszę zobaczyć, jesteśmy w roku miłosierdzia. Większość z nas pojmuje to miłosierdzie tak, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że nas zbawi. Bez względu na to, jak będziemy postępowali. Nie. Bo nie może nas zbawić, jeśli my nie chcemy tego zbawienia. Jeśli my ze swojej strony nie budujemy tych relacji osobowych, to wbrew nam Pan Bóg nas nie zbawi. Te relacje oparte, jak już powiedziałem, to jest wiara, nadzieja i miłość. Nie wystarczy sama deklaracja, Panie Boże, kocham Cię. No to jest tak jak w małżeństwie, żebym 50 razy na dzień mówił żonie, że ją kocham, to z tego nie wynika, że ją kocham. Myśmy się tylko też źle nauczyli, że jakoby nasze słowo ma taką moc sprawczą. Nasze słowo ma oddziaływanie tylko emocjonalne. I my możemy naszym słowem komuś zrobić wielką krzywdę, ale na poziomie emocjonalnym. A nasze słowo nie ma mocy sprawczej. Słowo Boga ma moc sprawczą.
a nie nasze. To jest kolejny błąd, który musimy wyeliminować w naszym rozumieniu tego, o czym mamy mówić. Ale Panu Bogu chodzi o coś więcej. My wiemy z nauczania Kościoła, że naszym powołaniem jest nie tylko zbawienie. To u protestantów jest tylko ten akcent, że im chodzi o zbawienie. Panu Bogu w stosunku do nas chodzi o coś więcej, chodzi o nasze uświęcenie. I znowu, to nie my się uświęcamy. To Duch Święty nas uświęca. Ale na miarę naszego głoszenia chwały Bożej. Tak jak Chrystus nas zbawia na miarę dobrych uczynków, tak Duch Święty nas uświęca na miarę tego, jak głosimy chwałę Bożą. I naszym głównym zadaniem jest głoszenie chwały Bożej. Zwłaszcza nas, działaczy katolickich. Już tak nazwijmy. I teraz, o ile dla życia religijnego, dla samego zbawienia, nie jest potrzebna żadna wiedza, żadne rozumienie, żadna mądrość. Bo jeszcze raz powtórzę, autorem tego wszystkiego jest Pan Bóg. O tyle dla głoszenia chwały Bożej my musimy koniecznie mieć rozumienia, wiedzę, mądrość. Bo inaczej nie głosimy chwały Bożej, tylko w stosunku do bliźnich popełniamy nietakty. Albo i zanudzamy. Nudziarz to jest taki ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, obleka ten fakt słowa. Dobry dowcip, panie doktorze? Że niektórzy uśmiechają, a pan profesor się powiedzi. Więc nie lubi moich dowcipów. Albo się na nich nie zna. Nie, raczej nie lubi. Więc i przypatrzmy się teraz. To jest skądinąd jeszcze ważne. Że my te relacje miłości, wiary i nadziei musimy nieustannie aktualizować. Bo one są dwukierunkowe. Ich autorem jest Pan Bóg. Ale po pierwsze, jako relacje dwukierunkowe wymagają odpowiedzi od nas. Pan Bóg naprawdę nas kocha, ale jeśli my nie kochamy Boga, nie ma relacji miłości między nami i Bogiem. No nie ma. Po prostu nie ma. I my musimy najpierw, bo ta miłość rodzi się i ona jest najważniejsza, z niej będziemy rozliczeni. I ona się rodzi z wiary. Więc jak my mamy też kształtować tą wiarę? To nie jest zwykłe uwierzenie w cokolwiek. To jest bardzo poważny problem. I wiarę aktualizujemy nie inaczej jak przez poznanie i nasze decyzje. I wtedy wychodzi problem naszego poznawania. Bo niektórzy powtarzają tę koncepcję już wyraźnie w akcentowanym pod koniec XIX wieku, że nic nie trzeba wiedzieć. Bo jak wierzyć, no to nie wiedzieć. A jak wiedzieć, no to nie wierzyć. To jest błąd XIX wieku. Zresztą jest tam kwestia, jak się pojmie wiedzę i co się rozumie przez wiedzę. Ale teraz w związku z tym jest dosyć ważne, jak my dokonujemy tego poznania. Otóż na początku pierwsze, co się w nas pojawia, to światopogląd. To jeszcze inaczej można nazwać, ale ten termin jest dla nas wszystkich czytelny. To jest taki obraz świata, człowieka, ale jeszcze chodzi o taki obraz, żeby w nim było też miejsce na temat Boga. I o to zwykle umiemy zadbać. Tylko, że w tym światopoglądzie dochodzi do pewnych kryzysów i święty Tomasz Akwinu mówi, najgorsze, co nam się może zdarzyć. W związku z wiarą, źle aktualizowane poznanie. Że z powodu kryzysu, bo wiara, jej struktura jest taka, że
są kryzysy wiary. Z powodu jej kryzysu my się zaczynamy posługiwać światopoglądem, a najkrócej mówiąc zespołem opinii, najczęściej nie swoich, zasłyszanych, przyjętych jako swoich. To ten problem już dostrzegał w XIII wieku święty Tomasz Akwinu, gdzie nie było takiego frontalnego ataku na chrześcijaństwo i na naszą religię, jaki dziś obserwujemy w świecie. Jeżeli się zdamy na opinię, to opinie są porażające. To już nie chcę tego tematu rozwijać, bo bym wszedł w temat pana doktora Krajskiego. Nie jest wesoło. Jest bardzo smutno. I teraz święty Tomasz mówi, że jedyny sposób wydobycia się z zaklętego kręgu opinii, czyli światopoglądu, który nam nie aktualizuje wiary, to jest tylko zespół opinii. Jedyny sposób to jest wiedza. I dlatego zresztą sumienie nazwał konsciencja po łacinie. Sciencja to jest wiedza. Wiedza jako umiejętność odczytania prawdy. Tego się trzeba nauczyć, z tym się człowiek nie rodzi. Człowiek się rodzi w pełni człowiekiem, ale musi mieć umiejętności, musi mieć uzupełnienia. Takie, żeby mógł po pierwsze nie dać się otaczającej kulturze antyboskiej. I po drugie w sobie wybronić tą religijność. To nie jest takie proste. Wybronić w sobie religijność. I my wiemy, że w różnych okresach różnie to ludzi dopada. Ale nie dajemy jednocześnie w nauczaniu człowiekowi tego, co pomaga im wybronić wiedzę. Wybronić wiarę. Mówię na kursie metafizyka. Myśmy dzisiaj o tej metafizyce zapomnieli, bo to jest takie jedno z pojęć, które wypaczono, tak jak miłość nam wypaczono, pracę ludzką nam zreinterpretowano, podobnie jest z metafizyką. Jak dziennikarz nie umie czegoś nazwać, to mówi, to jest metafizyczne. Otóż metafizyka nie jest umiejętnością dowodzenia twierdzeń. Metafizyka jest umiejętnością czytania rzeczywistości i takiego czytania, żeby wyczytać, że w niej jest Bóg i Bóg jest na pierwszym miejscu. To wszystko jest zależne od Boga. I to nie jest wtedy już sprawa, jak się tego nauczymy, to nie jest sprawa światopoglądu. To nasi przeciwnicy chcą koniecznie to ustawić w pozycję światopoglądu. Stąd te bzdury, tam neutralność światopoglądowa. Co to znaczy neutralność światopoglądowa? To znaczy nie wolno mówić o Bogu. Bo w ramach tej neutralności wolno mówić o Buddzie, o Allahu, o codziennych sprawach, o zakupach, gotowaniu, o wszystkich bzdurach. To wolno mówić, tylko czasem nie o Bogu. I o nie naszych relacjach z Bogiem. To jest praktycznie neutralność światopoglądowa. Ale proszę Państwa, to nie jest sprawa światopoglądu. To, że Bóg jest na pierwszym miejscu i Bóg nas stworzył. Bóg mnie stworzył z jakimś planem wobec mnie. To jest sprawa, którą ja muszę wykryć i bronić. To nie jest coś, co jest taką, no, można wierzyć, można nie wierzyć. To jest Twoja prywatna sprawa. Jedni wierzą, jak mi kiedyś jeden uczeń powiedział, satanista. Mówi, Pan wierzy w Chrystusa, a ja wierzę w szatana. Jesteśmy na tej samej płaszczyźnie. No, a to nie jest tak, to nie jest dokładnie tak. I teraz kwestia wydobycia ze światopoglądu
To jest kwestia uczenia się porządnej metafizyki. Mój ulubiony przykład, który już zresztą niektórym z Państwa mówił, to jest przykład, który podaje Infeld, wielki taki fizyk polski, współpracownik Einsteina, który opowiada w swoich pamiętnikach, jak stał się ateistą, mając 11 lat. Co on odrzucił? On odrzucił złe nauczanie na lekcjach religii. Ale mnie zdumiewa zawsze, z tego się żalę, taka rzecz, że w dziedzinie fizyki osiągnął takie szczyty, a w dziedzinie czytania rzeczywistości pozostał do końca życia na poziomie 11-letniego chłopca. Bo umarł jako ateista. Więc z tego, to nie jest nowa rzecz, o której ja mówię. Z tej sprawy sobie zdawał sprawę, przepraszam, powtarzam się, święty Tomasz Akwinus w XIII wieku. On zauważył, bo zaprzyjaźniony z nim biskup poprosił go o wykaz błędów teologicznych. Jak mu święty Tomasz zaczął opisywać błędy teologiczne, to mu wyszło z tego całe dzieło. I mówi, to jest rezultat czy interpretowania objawienia bez takich kryteriów jak rzeczywistość. I wtedy powiedział prawdę, którą bardzo często lubi przytaczać pan doktor Kreski, że według świętego Tomasza Pan Bóg objawił nam się przez Chrystusa i tym samym Piśmie Świętym, ale objawił nam się przez rzeczy stworzone. Ale nie objawił nam struktury tych rzeczy. Powiedział, dałem ci rozum na to, żeby się to odczytał. Pan Bóg nam nie objawił. Dzisiaj jest bardzo modna tak zwana teologia, antropologia teologiczna. Antropologia teologiczna mówi o czymś zupełnie innym niż to, o czym ja mówię. Pan Bóg nie objawił nam struktury człowieka. Pan Bóg nie objawił nam natury człowieka. My do tego wszystkiego musimy dojść. Ale proszę Państwa, jak chcieli zrobić konstytucję europejską z preambułą bez tradycji historycznej, tak jakby się wszystko zaczęło od bzdurnego oświecenia, to się słusznie wszyscy oburzyli. Że tak jakby się nie liczyła tradycja, rzymska tradycja, grecka, cały dorobek ludzkości od starożytności, jakby się nie liczył. Ale w dziedzinie poznania człowieka, w dziedzinie wiedzy o Bogu, chociaż to prawda, że my więcej o Panu Bogu nie wiemy niż wiemy, ale to nie znaczy, że nic nie wiemy, bo powiedzenie, że nic nie wiemy, no to jest agnostycyzm. To my się tu nie oburzamy. My tego dorobku w ogóle nie bierzemy pod uwagę. My go ignorujemy. I tak zignorowano świętego Tomasza z Akwinu. Bo on zmarł w 1274 roku, a już w 1277 ogłoszono jego potępienie. I to nie jest tak, jak niektórzy księża profesorowie mówią, no tam nie wiadomo, jak to było z tym potępieniem, chyba go w ogóle nie było. Było czytanie do poduszki, jak czytam na przykład Rozszarpana pana nos poślubny, czy Siedem trupów w jednej wannie. To nie jest trudne, to z przyjemnością się poczyta. Ale nauczyć się chronić swoją wiarę, czyli nauczyć się metafizyki, to już jest za trudne. No to jak za trudne, no to właśnie wiele nieszczęść polega na tym, że my myślimy, że Pan Bóg za nas zrobi. A Pan Bóg za nas nie zrobi. Jeszcze raz powtarzam, Pan Bóg powiedział, dałem ci rozum. I papieże od Jana Pawła II nam mówią, mamy rozum, nie wolno nam z tego rozumu rezygnować. Ale proszę Państwa, popatrzmy na tą prawdę historyczną, bo tam nie potępiono tylko nauki Tomasza. Tam potępiono w ogóle metafizykę. I cały XIV wiek to jest okres bez metafizyki. I zaczęły szaleć poglądy światopoglądowe. Bo światopogląd, no to jest światopogląd. Jeden ma taki pogląd, inny ma taki pogląd. Przepraszam. Z poglądami się nie dyskutuje.
XIV wieku to rozbicie życia intelektualnego wydało, my dzisiaj się oburzamy na Palikota. A w XIV wieku Marsylius Papy to jest pierwowzór Palikota, do którego poglądów sięgamy do dzisiaj. Bo straszną definicję państwa podał nam właśnie Marsylius Papy. Ponieważ wszyscy luminarze kultury musieli się kształcić w Papie, to powtarzają bezmyślnie definicję państwa Marsyliusza Papy. Gdzie tam się nie liczy w ogóle człowiek, tam się nie liczy Bóg, tam się liczy władza i gospodarka. I naiwnie powtarzamy tezę, że jak gospodarkę uzdrowimy, to się wszystko uzdrowi. To jest stara, naiwna teza marksistowska, wzięta właśnie z tych poglądów XIV-wiecznych. To dopiero papież Mikołaj V zauważył, że to jest coś strasznego, to rozbicie życia intelektualnego. Wtedy kazał Kajetanowi wrócić do Arystotelesa, do świętego Tomasza. O czym oni mówili? Coś takiego ponownie nastąpiło w XIX wieku. Jak Leon XIII zauważył rozbicie życia intelektualnego. Że te ujęcia światopoglądowe nie wyposażają nas w obronę życia religijnego. To nakazał, wróćmy do filozofii Perennis. Miał na myśli filozofię świętego Tomasza, którego napędem myślowym był Arystoteles. Jako nurt realistyczny, bo musimy wrócić do realizmu. Dzisiaj się wszystko nazywa filozofią. To z telewizji się dowiedziałem, że jak kupię Vidal Sassunto, jestem filozofem. No. I jak ktoś jakieś bzdury chce poprzeć autorytetem, to mówi, to przywołują filozofa. Bo na autorytetami w sprawach moralności to dzisiaj są aktorzy i sportowcy. Ale w sprawach czytania rzeczywistości to ci, którzy mają, akurat nie mają nic do powiedzenia. Bo są różne odmiany filozofii, o których też chciałem powiedzieć, ale nie mam czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy przedłużenia. I proszę Państwa, z jednej strony szanujemy nauczanie papieża, że nie wolno wiary pozbawić naszej rozumności, bo nasza natura jest rozumna. Nasza natura nie jest przeżyciowa, aczkolwiek przeżycia są bardzo ważne. Tylko, że nasza natura jest rozumna. To z tego rezygnujemy, z rozumności natury ludzkiej rezygnujemy, bo mówimy, że to jest za trudne. To tak jak uczeń. Proszę Państwa, doszło do tego, ja już jestem na emeryturze, ale oprócz tego, że uczyłem filozofii 25 lat nauczania, to jeszcze wcześniej moje pierwsze wykształcenie było matematyczne. 45 lat uczyłem matematyki. Gdybym ja się chciał uczniów pytać, co oni chcą uczyć, co oni chcą umieć z matematyki, to ja nigdy nie wyszedł poza tabliczkę mnożenia. Nigdy. I jak ja bym im przez 4 lata liceum opowiadał, słuchajcie, jaka matematyka jest piękna, jakie ma zastosowanie, a ilu było wspaniałych matematyków, to ja ich do matury nie przygotował. Do matury oni później idą na uczelnię. Dlaczego oni 12 lat muszą się uczyć matematyki? Bo inaczej nie są przygotowani do studiów, bo dzisiaj takie uczelnie jak techniczne, przyrodnicze, to są uczelnie, w których się głównie wykłada rzeczy, których językiem i uzasadnieniem jest matematyka. To nie muszą umieć matematyki. Chociaż już kiedyś rozmawialiśmy w Piasecznie, że to nie jest żadna królowa nauka. I nie matematyka jest najważniejsza. Bo matematyka jest ważna w szkole dla dyscyplinowania myślenia. Tylko myśmy ulegli błędowi Kartezjusza, że myślenie i poznanie to jest to samo. I my niekiedy mówimy, jak on świetnie myśli, tylko o czym on myśli. Co jest przedmiotem tego myślenia? To już w to nie potrafimy wniknąć, przepraszam. I w związku z tym nam wpojono cały szereg takich sloganów, które najpierw działają jako hasła, właśnie światopoglądowe, później jako ideologie,
Bo my słusznie się sprzeciwiamy ideologiom. Ale co to właśnie jest ideologia? Ideologia to jest światopogląd plus cele. I teraz jakaś partia nam narzuca często ukryte cele, a wcześniej nas urabia światopoglądowo. I już jesteśmy na służbie nie wiadomo czyli. Jak w tramwaju nas ten popycha, to słusznie się oburzamy. Ale w dziedzinie poznania, to my chętnie ulegamy jakiemuś popychaniu, bo nas nikt nie wyposażył w narzędzia. Czyli proszę Państwa, jak pojawiły się te ujęcia światopoglądowe, one się tam pięknie nazywają nominalizmem. Do dzisiaj to funkcjonuje, bo to zauważyłem chyba w większości seminariów duchownych tak ludzią, bo wielu księży z różnych diecezji już mi to mówiło, że nadanie imienia to jest wskazaniem na istotę. Nie, nieprawda. No to jest tak, jak był taki cesarz rzymski Kaligula, który, żeby ośmieszyć senatorów, nazwał konia senatorem. No przecież z tego nie wynikało, że ten koń był senatorem, on dalej był koniem. Ale on go nazwał. Więc nadanie imienia nie jest wskazaniem na istotę. Istotę to jest coś tak trudnego, że uczeń sam tego nie rozpozna. I dlatego jest potrzebny nauczyciel. Nauczyciel to jest, i dlatego nauczyciel musi być bardziej wykształcony niż jego uczniowie. To nie może być dyskusja. To tak jak z lekarzami. Jak ja idę do lekarza i mówię, panie doktorze, jestem żółty, wszyscy mówią, że mam woreczek żółciowy do wycięcia. Tak, tak pan mówi, no to pan się kładzie, wytniemy woreczek. No to ja nie wiem, czy państwo poszli do takiego lekarza. Ja chcę, żeby on swoimi metodami zbadał. Co mi jest? Jaka jest bezpośrednia przyczyna mojej choroby? I wtedy mi coś wytnie, albo nie wytnie. Może lepiej, jak nie wytnie. A niekiedy wytnie i taki lekarz mówi jeszcze pacjentowi, jak to dobrze, że panu obetniemy tą nogę, będzie pan lżejszy. No i takie leczenie. Więc, proszę Państwa, co na skutek tego nominalizmu powstało w XV wieku? Że myśmy przestali już pytać, kim jest Bóg. Myśmy przestali pytać, kim jest człowiek. Nas bardziej interesowało, kim jest człowiek. No, także wobec Boga, ale głównie wobec kosmosu. Proszę zobaczyć. Jakby dzisiaj powiedzieć ludziom, jest Bóg, to powie, a to jest sprawa, ale ja nie wierzę. Chociaż najszczęściej wierzy. W 1985 roku Jan Paweł II poradził młodzieży odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie, wcale nie na pytanie, czy jest Bóg, tylko na pytanie, kto lub co jest Twoim Bogiem. Bo my sobie tak robimy bożków z wielu rzeczy, że nam już Bóg do niczego nie jest potrzebny. Zresztą najczęściej robimy bożka ze swoich charyzmatów. I częściej głosimy siebie niż Pana Boga. Wobec, proszę zobaczyć, to są żywotne sprawy do dzisiaj. Jak ludzi interesuje, czy są kosmici, czy są inne inteligencje, a może to ludziki przyleciały z kosmosu. Takie różne bzdurki, do wróżki trzeba iść na wszelki wypadek. Ja miałem bardzo wykształconą ciotkę, która jak się stłukła lustro, mówiła, trzeba iść na rozstajne drogi, wyrzucić przez zaderanie. Moja matka mówi, Iza, ty wykształcona osoba, takie głupstwo opowiada nam. Nie zawadzi. Nie zawadzi. Myślę, że dzisiaj ludzie szukają różnych takich erzacy, nazywanych wiedzą, bo to nie zawadzi. A kiedyś zmierzała na jednej konferencji matka. My się martwimy o to, żeby córeczka, synek umieli angielski i francuski i różne kursy. A nie wiecie Państwo nawet, jaka to jest tragedia, ją sekta wciągnie. To jest tragedia dla rodziców.
A dlaczego na babę z broni? Pan doktor Krajski jest specjalistą w islamu, mówi, że jak ja o tym słyszałem w latach 80. od naszego profesora, to myślałem, że on opowiada jak bajki o żelaznym wilku, a dziś okazuje się, że są masowe przejścia na islam. Ale nie rzecz w tym, żeby mówić, że islam jest B. Jest w tym, że my o katolicyzmie nie umiemy mówić. Rzecz w tym, że jak był okres, na szczęście już trochę minął, ale ja przeżywałem okres zachwytu mistyką wschodu. To przecież tam mistyka wschodu tylko dlatego imponowała, bo ludzie nie znali mistyki katolickiej. Jak ktoś by zna mistykę katolicką, nigdy mu nie zaimponuje mistyka wschodu. To jest bałamutna zresztą. I ci ludzie ze wschodu się cieszą, jak przyjedzie katolik, bo mówią, że od niego się mogą czegoś nauczyć. To najczęściej ten katolik też niewiele umie. Niestety. Więc proszę Państwa, naszym głównym zadaniem dzisiaj jest edukacja. To jest bardzo trudna sprawa. I to nie wystarczy opowiadać dzieciom. Edukacja to jest wychowanie, kształcenie i kierowanie. Pan Bóg na tym pasażu w takie władze, zarówno ciała, jak i duszy. Szczególnie duszy, bo wyposażył nas w intelekt i wolę. My nawet tego słowa intelekt, bo to nie jest to samo co rozum, boimy się użyć, bo zaraz się uważa, że to jest za trudne. Proszę Państwa, słowo substancja w każdym przedmiocie szkolnym występuje. I młodzież nie mówi, to jest za trudne, bo występuje często jako termin techniczny. W prelekcji filozoficznej użyje się słowa substancja. Ale ten język filozoficzny jest taki trudny. Po co nam ta filozofia? A bez rozumienia substancji przypadłości nie zrozumiemy dramatycznego problemu ewolucji, który nam się dzisiaj karmi. Bo ewolucja polega na zmianie przypadłości, a nie na substancji. Przypadłości się zmieniają. I nam się mówi, ja to już pomówiłem kiedyś, że człowiek to jest taka kijanka, która wyszła na ląd, wlazła na drzewo, spadła, wyprostowała się, jest człowiek. Prosta sprawa. I ludzie to kupują. I bezmyślnie nie powtarzają. A to się zmieniają tylko przypadłości. Przepraszam, że używam swojego przykładu. Ale jak się urodziłem, ważyłem 3,5 kg. Jak się urodziłem, mierzyłem 52 cm, a dzisiaj prawie 2 metry. Jak się urodziłem, ważyłem 3,5 kilo. Dzisiaj, no nie powiem, bo to jest tajemnica. Jak się urodziłem, podobno byłem bardzo ładny. No znowu zły przykład, bo tu się akurat nic nie zmieniło, ale... Ale to proszę. To jest grupa. Bo moja żona, mimo że ja jestem 96 lat po ślubie, bo lata wojny małżeństwa. Moja żona do dzisiaj mi mówi, że jestem przystojny. No, ja nie wiem, czy się nie znaczy kłamie. Miłość, chyba stwierdza tak. Chyba stwierdza pan. No, Państwa brawa świadczą o tym, że stwierdza pan. Ale pan Krajski też jest przystojny, że się tak. Ubrał elegancko, że się czuje jak Szymowany na Rosji. Po prostu wystroił się jak strój z Bożycia. Stasiu, ja nie cię dokuczam, ale świadomie, żebyś ty mnie dokuczył, jak przedłużyłem czas. Więc to jest nauczanie w miłości. Bo my tą edukację źle też pojmujemy. Edukację to my, to też ostatnio były takie rozmowy przy telewizji TVN, które oglądam z całym szacunkiem dla tej telewizji rady. Gdzie treścią tej rozmowy było przelewanie wiedzy z nauczyciela na ucznia. To nie jest tak. To nie nauczyciel przelewa wiedzy. Nauczyciel musi rozstrzygnąć i wskazać, co jest istotą, bo uczeń sam istoty nie odczyta.
I my budujemy właśnie dlatego światopoglądy, a nie uczymy się porządnych rzeczy, bo my często z sprawy trzecio-czwartorzędnej robimy sprawę istotną, a ona w ogóle nie jest istotna. Owszem, jest ważna, ale wcale nie istotna. I na tą istotę musi umieć wskazać nauczyciel. I jeszcze ma władzę, żeby powiedzieć, że ty nie masz racji. Dzisiaj już nie ma tej władzy, bo dzisiaj jest dyskusja. Kiedy właśnie w Radiu Maryja opowiadał nauczyciel historii, jak to mu uczennica w 5 klasie szkoły podstawowej pomieszała różne rzeczy. Hitlera umieściła w bitwie pod Grunwaldem. On nie ją prostuje, a ona wstaje i mówi, każdy ma prawo do swoich poglądów. I on jest bezradny. On nic nie może zrobić. Bo co on nic zrobi? Postawi pałkę, no to dzisiaj sąd może rozstrzygnąć, on słusznie postawił pałkę. Jakieś nieporozumienia. Więc na edukację się składa i właśnie przede wszystkim wychowanie. A wychowanie to jest związanie z osobami. Przede wszystkim z osobą Chrystusa. O tym piasecznie rozmawialiśmy przez 2 lata. Kształcenie i kierowanie, bo jak zacząłem mówić, mamy tę władzę od Pana Boga w swojej strukturze, żeby umieć sobą kierować. Tylko my nie jesteśmy w stanie sami sobą pokierować. I dlatego nam są potrzebni w dziedzinie życia religijnego, kierownicy duchowi. No nie chciałbym powiedzieć spowiednicy, bo spowiedź to jest co innego, to jest działanie łaski. Bo znowu Pan Bóg nie działa inaczej jak poprzez sakramenty. I ujawnia się poziom tego naszego życia religijnego w poziomach modlitwy. Ale przecież my o modlitwie też więcej gadamy niż uczymy modlitwy. To tylko jedną taką parafię w Warszawie znam, ale to może dlatego, że proboszcz jest taki trochę niezależny, bo sam jest wielką osobistością. Mówi, proszę Pana, uruchamiamy szkołę modlitwy. I trzeba by tą szkołę modlitwy rozwijać. Bo podobno modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. To jest taka odpowiedź na poziomie przedszkola. Dzisiaj piękne rozważania, bo to każdy nam ksiądz czytał ojciec Pudowski. Święty Tomasz mówi, że główną wadą w stosunku do Pana Boga, bo w stosunku do bliźniego to jest zazdrość główna wada, ale w stosunku do Pana Boga zniechęcenie. Ale czy my uczymy o tej cierpliwości? Co to w ogóle jest ta cierpliwość? Ale co to jest, to i ksiądz nam dzisiaj przeczytał. Ale jak ją osiągać? Jak nie dopuścić do tego zniechęcenia? Na początku powiedziałem, nic nie trzeba wiedzieć, tylko wierzyć w taki pogląd. Ale co to znaczy wierzyć? Jak wierzyć? Jak uczyć tej wiary? Bo my cały czas pozostajemy na poziomie światłości w postawie wobec Boga. Ja mam być w relacjach osobowych z Bogiem. Ja nie mam być wobec Chrystusa. Ja mam być w Chrystusie z Chrystusem i przez Chrystusa. O tym w każdym mszy świętym słyszymy. Ja muszę wiedzieć, kim jest Chrystus i kim ja jestem. A mnie się bez przerwy zachęca do odpowiedzi, kim jest Chrystus dla ciebie? Kim jest Chrystus dla mnie? We wszystkich programach duszpasterskich takie pytanie funkcjonuje. To jest postawienie siebie na pierwszym miejscu. Znowu nie chcę wchodzić w temat pana doktora Krajskiego, bo on to lepiej robi ode mnie. Ale przecież my żyjemy w czasach pogańskich. A pogaństwo według Krajskiego polega na tym, że my jesteśmy Bogiem. My cały czas tkwimy w tej pokusie grzechu pierworodnego pierwszych rodziców. Bo tam się ta tragedia stała. Ulegli złudzeniu, że mogą być jak Bóg. I my
naszej akcji katolickiej też chcemy wejść często w kompetencje Pana Boga, a nie zewnę Bogami, a zaniedbujemy to, co jest naszą kompetencją. A naszą kompetencją to jest zapoczątkowanie. To ja muszę wiedzieć, jaką ja podejmuję decyzję. Na szczęście nie jesteśmy aniołami, bo decyzje aniołów są ostateczne. Jak anioł się zbuntował, no to się zbuntował na zawsze. My mamy do końca życia szansę nawrócić się, zmienić tą decyzję. I też nie jest prawdą, jak niektórzy uczą, że Pan Bóg nas może zmienić decyzję. Nie. Pan Bóg nas tak szanuje, że naszych decyzji nie zmienia. I jak my się zdecydujemy na piekło, to idziemy do piekła nie dlatego, że Pan Bóg nas skazał, tylko myśmy się zdecydowali na piekło. Albo się pogodziliśmy z tym, że nasz bliźni idzie do piekła. Ja już nie chcę mówić, że źle uczymy o czyśćcy. Ale bo my czyśćcy bardziej kojarzymy z piekłem niż szansą naprawienia życia religijnego, bo czyściec to jest ten stan, w którym my musimy powtórzyć życie religijne, jeśli go nie zrealizowaliśmy, to w życiu doczesnym. Tylko, że już tam nie możemy, bo nie mamy ciała. Jesteśmy tylko duszą. To tam ci znajomi i bliscy z ziemi nam mogą pomóc. Stąd jest tak ważne pamiętanie o duszach czyśćcowych, podlenie się za nich, pomaganie im, bo oni dla siebie nic nie mogą zrobić. Oni mogą liczyć tylko na Chrystusa i na nas. A o tym też mało mówimy. My się bardziej zachwycamy jakimiś zjawiskami dotyczącymi dusz czyśćcowych. Tam, życie po życiu. Ach, jak nas to pasjonuje. A to nie o to chodzi. I ja nie wystarczy, że jestem wobec Boga, bo czytamy wobec Chrystusa. Bo czytam zarazem Ewangelii. Słowa Chrystusa, że On powie, nie znam Cię. A powiem, no jak to? Jak? Ja tak zachwycałem Cię to. Rzekomo głosiłem Twoją chwałę. Nie znam Cię. I pozwala na moje decyzje, które podjąłem tu, za życie. A nie miałem już, nie zdążyłem nic zmienić. Czyli nawrócić. Więc proszę Państwa, to ta troska o siebie i o innych jest dzisiaj chyba najbardziej palącą potrzebą. Przykład takiej troski dał nam właśnie Pan, leciał mi nazwisko, proszę księdza, ja już mam skórę na oczy. Bohater książki księdza. Proszę Państwa, ja mam taką sklerozę już ostatnio, że żona mnie pyta, kiedy ty ostatnio zaplatałeś po głowie? I ja nie mogę sobie przypomnieć. A to musiało być to dawno. Na pewno było to dawno. I ja się męczę, bo ja nie mogę sobie przypomnieć. Jak mogę mnie zanieść? Ale zapomniałem, no. Więc i Pan Staropiejski dał nam przykład, czemu on poświęcał swoją działalność? Ja się tego nauczyłem z pięknej książki księdza profesora Kulika. Mało wiedziałem o tej postaci, chociaż znam księdza Staropiejskiego. Przecież on prowadził głównie działalność edukacyjną. Czy ksiądz się zgodzi z nim? Sam się jeszcze uczył władz katolickich, bo żadnej wiedzy nie było. Chociaż mnie u księdza Kulika, bo uważam, że to jest książka, którą każdy działacz akcji katolickiej powinien czytać. A ja znam prezesów akcji katolickich, którzy nie bardzo wiedzą, kto to był Staropiejski, bo nie wiedzą, że jest taka książka. Ale mnie tam najbardziej zaimponowało to, że ksiądz i uderzyło mnie to, że ksiądz profesor Kulik ujął to życie Staropiejskiego w tajemnicę różańca. Bo to jest szkoła życia. To nie przypadkowo Matka Boża prawie w każdym objawieniu nakazywała odmawiać różaniec.
bo to jest nasza szkoła życia religijnego. Ale znowu to nie chodzi tylko o klepanie paciorków, tam chodzi o kontemplację. Kontemplacja, bardzo ważna norma etyczna. Dzisiaj nam się namnożyło specjalistów etyki, tylko nikt nie mówi o kontemplacji, nikt nie mówi o mądrości. Wypaczyło się etykę przez to, że się zredukowało wszystkie normy etyczne do jednej normy, sumienie. I znowu postawienie człowieka na pierwszym miejscu. Nam nie zagraża, proszę Państwa, egoizm. Nam zagraża egocentryzm. I przepraszam, że skończę tym dosyć smutnym akcentem, bo ja na to wszystko patrzę smutno, aczkolwiek nie jesteśmy sami. Chociaż ja czytam w Ewangelii takie zdanie zawsze ze zdumieniem. Jak Pan Jezus pyta, czy jak ja przyjdę powtórnie, czy ja tu zostanę jeszcze dalej. Jest, proszę Cię, za takie zdanie. Ja jestem. Bo my możemy wypaczyć to zdanie. My możemy zniszczyć to, co najcenniejsze. Właśnie to, co istotne. A na to musi wskazać nauczyciel. Jeszcze święty Tomasz mówi, nauczyciel musi jeszcze inną rzecz zrobić. Musi nauczyć ucznia przejścia zasad do wniosków i odwrotnie. Tego trzeba uczyć. A my dzisiaj uczymy erudycji. Owszem, erudycja jest potrzebna. Do poruszania się w kulturze jest bardzo ważna. Jak ja chcę zarabiać pieniądze tłuczeniem kartopli, to ja muszę się nauczyć tłuc kartoplę. No, nie umiem, ale pan Krajski świetnie rozumie. Od niego się nauczę. Lubię patrzeć, zawsze jak on gotuje. Zawsze się umawiamy, jak gotuje obiad, bo ja lubię patrzeć, jak on gotuje. Jak mnie częstuje, to ja nie bardzo chcę jeść. Więc, proszę Państwa, przed nami jest ogrom pracy. Owszem, mamy się modlić. Nie ma ważniejszego zajęcia dla człowieka, jak modlitwa. Nie ma. Ale Pan Bóg za nas nie zrobi, bo Pan Bóg mówi, to tak jak było też w Ewangelii. Jak powiedzieli, my mamy tylko 5 chlebów i 5 ryby. To Pan Jezus nie powiedział, no dobra, to ja wezmę to na siebie. No faktycznie, no nie ma pieniędzy. Powiedział, wy im będziecie jeść. Oczywiście, że to co rozmnożenie nie leżało mi kompetencji. Pan Jezus rozmnożył. Ale powiedział, wy im będziecie. Nasza miłość do Boga zresztą przejawia się w miłości do bliźniego. To nie jest tak, że jak my socjologicznie się wyćwiczymy kochać bliźnich, to będziemy jej kochali Pana Boga. Nie, to jest akurat odwrotnie. Mało tego, święty Tomasz mówi, że tylko te cnoty są zasługujące, które wynikają z cnot dla mnie. Ale o tym będziemy mówić w tym roku w Piasecznie. Na co Państwa serdecznie zapraszam. I kończę, bo naprawdę zabrałem czas Panu Krańskiemu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Ponieważ Pan Doktor, ja taki miałem zamiar, ale Pan Doktor zrobił to pięknie, zaprosił na zakończenie swojego dzisiejszego wykładu, na cały cykl wykładów, który już trzeci u sióstr pasterzanek, zacznie się prawdopodobnie w październiku, a może na koniec września.